O, pan już nie śpi, panie Pablo. Dziękuję, panie Kuci. Ładnie pan grał. Hop. A jak z hiszpańską pana, panie Pablo? Oj, 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 jak ostro. Jak ostro. Trzeba bić, tu nie ma co myśleć, panie Pablo. Dziękuję, panie Kruszy. Nie, no Rio ja nie gram. O. Naprzód. I naprzód. Nie wiem, panie Króci, ja już nie kojarzę. Gram 4,32. A pan Pablo, o proszę, tiu i tiu, chce mnie ukrzywdzić. Które zdwojenie wiesz, panie Króci? Bije konia. No, teraz to nie wiem, co grać. Kończymy na dzisiaj. Jutro spróbuję się połączyć. Obiecuję, że spróbuję. O! Nie można mieć serca do złych ludzi. O! O! No ładnie to tak. Panie Pablo, człowiek już nieprzytomny z panem gra, a pan go tak traktuje. Z buta. W pierwszym odcinku, żeby po A6 odejść gońcem, przerzucić skoczka na D2. Tak. Wybitna trenerka. W kolegium trenerów jest. Albo była. Odłożyłem jej. Znaczy ona odłożyła w Augustowie dawno. Ze 45 lat temu. Ze 45 lat temu odłożyła.
I ja jej się pytałem, czemu, że tu trzeba zdwoić wieżę na linii G i zagrać skoczek F5. Ona mówi, te wieże już stały na linii G. To co one robią na A1 i B1 po 40 kilku ruchach? No trzeba było robić jakieś ruchy. A Darek jej pokazywał. Pani króci, no co? Pan jest jeszcze młodym człowiek, jeszcze pan znajdzie. Hop! Resztką sił się bronię. Podobno mam dwie figury więcej. Za dwa piony. Mogę się zasłonić hetmanem albo gońcem. Jak się zasłonię gońcem, to się zasłonię gońcem. Jak się zasłonię hetmanem, to proponuję wymianę hetmanów. A tu mam szach i zbicie gońca. Co wygląda? Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Tu mam szach i bicie gońca. A, i bicie wieży mam. A to co to było? Co to było? Nie ma szacha na C4. Grozi szach bicie wieży. Oj, dziękuję.